zatrzymanie. Rozpowszechnione jest przekonanie, że medytacja jest jakimś szczególnym rodzajem aktywności, ale nie jest to zupełnie słuszne. Medytacja jest czymś całkowicie naturalnym. Czasami mówimy żartem: po prostu siedź i nic nie rób. Ale medytacja nie polega również na samym siedzeniu. Trzeba zatrzymać się i być obecnym. To wszystko. Przez większość czasu biegamy w koło i coś robimy. Czy potrafisz zatrzymać się w swoim życiu choćby tylko na chwilę? Czy może to być właśnie ta chwila? Co by się stało, gdybyś to zrobił? Dobrym sposobem na zatrzymanie tej całej aktywności jest przejście na chwilę w stan bycia. Myśl, że jesteś wiecznym obserwatorem, że jesteś ponadczasowy. Jedynie obserwuj tę chwilę, w żaden sposób nie próbując jej zmienić. Co się dzieje? Co czujesz? Co widzisz? Co słyszysz? Zabawne jest to, że gdy tylko się zatrzymasz, natychmiast odnajdziesz siebie tutaj. Rzeczy stają się prostsze. W pewnym sensie jest tak, jakbyś zmarł, a świat toczy się dalej. Gdybyś naprawdę umarł, natychmiast zniknęłyby wszystkie twoje zobowiązania i przestałbyś być za cokolwiek odpowiedzialny. Wszystko jakoś by dobiegło końca bez ciebie. Nikt inny nie może przejąć twojego niepowtarzalnego harmonogramu zajęć. On zmarłby lub zniknął wraz z tobą, tak jak to było z każdym innym zmarłym człowiekiem. Nie traktuj więc go z taką śmiertelną powagą. Skoro tak, to może nie musisz akurat teraz wykonać jeszcze jednej rozmowy telefonicznej, nawet jeśli sądzisz, że musisz. Może nie musisz akurat teraz czegoś przeczytać albo załatwić jeszcze jednej sprawy. Jeśli wciąż żyjąc pozwolisz sobie rozmyślnie na kilka chwil umrzeć dla naporu czasu, to znajdziesz czas dla obecnej chwili. Tak, umierając, naprawdę stajesz się bardziej żywy teraz. Możesz to osiągnąć, zatrzymując się. Nie ma to nic wspólnego z biernością. A kiedy postanowisz znowu ruszyć, będzie to już inny rodzaj ruchu, ponieważ się zatrzymałeś. Dzięki zatrzymaniu ruch staje się żywszy, bogatszy, konkretniejszy. Pomaga ono utrzymać we właściwej perspektywie wszystkie rzeczy, o które się martwimy i z którymi czujemy się nieswojo. Ono nas prowadzi. Spróbuj. Od czasu do czasu w ciągu dnia zatrzymaj się, usiądź i zwróć uwagę na swój oddech. Może to trwać 5 minut lub 5 sekund. Pozwól sobie w pełni zaakceptować obecną chwilę, łącznie ze swoim samopoczuciem i tym, co się wokół ciebie dzieje. W tym czasie nie próbuj niczego zmienić, jedynie oddychaj i pozwól wszystkiemu płynąć. Porzuć myśl, że w tej chwili coś powinno być inaczej. Zgódź się w umyśle i w sercu, by ta chwila była właśnie taką, jaką jest. I pozwól sobie być właśnie takim, jakim jesteś. Potem, gdy będziesz gotowy, idź tam, gdzie ci serce wskazuje, z uwagą i zdecydowaniem. To jest tym. Rysunek w piśmie New Yorker. Dwóch mnichów zen w szatach i z ogolnymi głowami. Jeden młody, drugi stary, siedzi obok siebie ze skrzyżowanymi nogami na podłodze. Młodszy patrzy z pewnym zakłopotaniem na starszego, który zwraca się w jego stronę i mówi: nic się nie dzieje potem. To jest tym. To prawda.
Normalnie, gdy podejmujemy jakieś działania, jest rzeczą zupełnie naturalną, że oczekujemy odpowiedniego wyniku swoich wysiłków. Chcemy ujrzeć rezultaty, choćby miało to być tylko przyjemne uczucie. Jedynym znanym mi wyjątkiem od tej reguły jest medytacja. Medytacja jest jedyną. Pamiętaj, że akceptacja obecnej chwili nie ma nic wspólnego z rezygnacją w obliczu zdarzeń. Oznacza jedynie zdecydowane uznanie, że dzieje się to, co się dzieje. Akceptacja nie mówi ci, co masz robić, co będzie potem, jaką podejmiesz decyzję. To musi wypłynąć z twojego zrozumienia chwili. Możesz próbować działać z głębokiego przekonania, że to jest tym. Czy to wpływa na twoje działania lub reakcje? Czy jesteś w stanie uznać fakt, że w bardzo realnym sensie to może być naprawdę twój najlepszy czas? Najlepsza chwila twojego życia? Gdyby tak było, co by to oznaczało dla ciebie? Chwytanie chwil. Zachowanie przytomności jest najskuteczniejszym sposobem chwytania chwil. W ten sposób dokonaliśmy uważność. Uważność oznacza, że jesteśmy obudzeni. Oznacza, że wiemy, co robimy. Ale kiedy zaczynamy skupiać się na przykład na tym, czego pragnie nasz umysł, zwykle szybko znowu stajemy się nieświadomi. Wpadamy w mechaniczną nieuważność. Często przyczyną tych zaników świadomości jest wir niezadowolenia z tego, co widzimy lub czujemy w tej chwili, z czego rodzi się pragnienie, żeby pojawiło się coś innego, żeby nastąpiła jakaś zmiana. Sam możesz łatwo zauważyć skłonność umysłu do uciekania od obecnej chwili. Spróbuj po prostu utrzymać uwagę skupioną na jakimś obiekcie, choćby przez krótki czas. Przekonasz się, że doskonaląc uważność, musisz wciąż pamiętać, aby być obudzonym i świadomym. Musisz przypomnieć sobie, żeby patrzeć, czuć, być. To takie proste. Być czujnym z chwili na chwilę. Utrzymywać świadomość w strumieniu nieskończonych chwil, być tutaj, teraz. Spróbuj, zapytaj siebie w tej chwili, czy jestem obudzony? Gdzie jest mój umysł teraz? Świadomość oddechu. Dobrze jest mieć ognisko uwagi, linę kotwiczną, która wiąże nas z obecną chwilą i nie pozwala umysłowi odejść zbyt daleko. Bardzo dobrze służy temu celowi oddech. Może być prawdziwym sprzymierzeńcem. Kierując uwagę na oddech, przypominamy sobie, że jesteśmy tu i teraz, dzięki czemu możemy być również w pełni świadomi wszystkiego, co się dzieje. Oddech może pomóc nam w chwytaniu chwil. Zadziwiające jest, że większość ludzi tego nie wie. Przecież oddech jest zawsze z nami, tuż pod naszym nosem. Zdawałoby się, że moglibyśmy choćby przez zwykły przypadek odkryć kiedyś jego użyteczność. Istnieje nawet powiedzenie: nie miałem czasu odetchnąć albo złapać oddechu, które ma dać nam do zrozumienia, że chwile mogą być w interesujący sposób powiązane z oddechem. Aby kształcić uważność przy pomocy oddechu, wystarczy dostroić się do odczucia, jakie wraz z nim powstaje. Do odczucia oddechu wchodzącego w ciało i oddechu wychodzącego z ciała. To wszystko. Po prostu odczuwaj oddech. Oddychaj i wiedz, że oddychasz. Nie znaczy to, że masz oddychać głęboko,
albo na siłę. Próbować odczuwać coś szczególnego, albo zastanawiać się, czy robisz to dobrze. Nie znaczy to również, że masz myśleć o swoim oddechu. Chodzi jedynie o jasną świadomość wchodzącego i wychodzącego oddechu. To nie musi trwać długo. Powrót do obecnej chwili za pomocą oddechu nie wymaga czasu, a jedynie zmiany w ukierunkowaniu uwagi. Jeśli jednak dasz sobie trochę czasu, by zabrać chwilę świadomości razem, oddech z oddechem, chwila za chwilą, czekają cię wielkie przygody. Spróbuj. Pozostań z jednym pełnym wdechem i jednym pełnym wydechem, utrzymując umysł otwarty i wolny właśnie dla tej chwili, właśnie tego oddechu. Porzuć wszelką myśl, że masz coś osiągnąć albo że coś ma się zdarzyć. Jedynie wracaj do oddechu. Gdy umysł wędruje, łącząc chwilę uważności razem, oddech z oddechem. Próbuj robić to od czasu do czasu podczas lektury tej książki. Kabir mówi: uczniu, powiedz mi, czym jest Bóg? On jest oddechem w oddechu. Kabir. Praktykuj, praktykuj, praktykuj. Wytrwałość jest pomocna w tej praktyce. Gdy zaczniesz zaprzyjaźniać się ze swoim oddechem, natychmiast spostrzeżesz, że nieświadomość jest wszędzie. Oddech uczy cię, że nieświadomość nie tylko towarzyszy twojemu światu, ale ona jest twoim światem. Przekonujesz się o tym, gdy raz za razem spostrzegasz, że nawet przy najlepszych chęciach nie jest wcale tak łatwo być stale świadomym oddechu. Wiele rzeczy nas niepokoi, odwodzi uwagę, nie pozwala się skoncentrować. Spostrzegamy, że z biegiem lat umysł wypełnił się niczym strych, starymi walizkami i masą rupieci. Samo zrozumienie tego jest wielkim krokiem we właściwym kierunku. Praktyka to nie próba. Słowo praktyka oznacza tutaj doskonalenie uważności, ale nie chodzi o jego zwykłe znaczenie podejmowania kolejnych prób dla nabrania większej wprawy, aby dobrze wypaść podczas przedstawienia albo zawodów. Praktyka uważności oznacza, że w każdej chwili jesteśmy całkowicie obecni. Nie będzie żadnego przedstawienia. Jest tylko ta chwila. Nie próbujemy niczego polepszać, ani gdzieś dotrzeć. Nie dążymy nawet do szczególnych wglądów i wizji. Nie zmuszamy się również do porzucenia osądów, do osiągnięcia spokoju albo relaksu. W żadnym razie nie pobudzamy samoświadomości ani nie skupiamy się na własnych troskach. Zamiast tego jedynie zachęcamy siebie do w pełni świadomego spotkania z obecną chwilą, by najlepiej jak potrafimy zrealizować stan ciszy, uważności i spokoju właśnie tutaj i właśnie teraz. Oczywiście, gdy podtrzymujesz praktykę i właściwy rodzaj stałego, lecz łagodnego wysiłku, cisza, uważność i spokój rozwijają się i pogłębiają same. Dzieje się to za sprawą twojego postanowienia, by trwać w spokoju i obserwować bez reagowania i osądzania. Urzeczywistnienia i wglądy, głębokie doświadczenia spokoju i radości pojawiają się na pewno, ale niesłuszne byłoby twierdzenie, że praktykujemy po to, by osiągnąć te doświadczenia, albo że im jest ich więcej, tym lepiej. Istotą uważności jest praktykowanie dla samej praktyki i przyjmowanie każdej chwili tak, jak przychodzi.
przyjemna czy nieprzyjemna, dobra, zła lub odpychająca, a potem pracowanie z nią, ponieważ to właśnie ona jest obecna teraz. Przy takiej postawie samo życie staje się praktyką. Wtedy zamiast mówić, że wykonujesz praktykę, lepiej byłoby powiedzieć, że praktyka stwarza ciebie, albo że samo życie staje się twoim nauczycielem medytacji i przewodnikiem. Praktykując, nie musisz schodzić z własnej drogi. 2 lata, jakie Henry David Thoreau spędził w Walden Pond, były przede wszystkim osobistym eksperymentem z uważnością. Thoreau postanowił żyć w ten sposób, aby rozkoszować się cudownością i prostotą bieżących chwil. Ale dla praktyki uważności nie musisz schodzić z własnej drogi ani szukać jakiegoś szczególnego miejsca. Wystarczy znaleźć trochę czasu na spokój i to, co zwiemy niedziałaniem, a potem zestroić się ze swoim oddechem. Całe Walden Pond jest w twoim oddechu. Cud zmieniających się pór roku jest w oddechu. Twoi rodzice i dzieci są w oddechu. Twoje ciało i umysł są w oddechu. Oddech jest strumieniem łączącym ciało i umysł, łączącym nas z rodzicami, z dziećmi, łączącym nasze ciało z ciałem zewnętrznego świata. Jest to strumień życia. W tym strumieniu pływają same złote rybki. Aby zobaczyć je wyraźnie, nie potrzebujemy niczego prócz soczewki świadomości. Czas jest tylko strumieniem, w którym łowię. Piję z niego, ale gdy piję, widzę piaszczyste dno i dostrzegam, jaki jest płytki. Jego słaby strumień przemija, ale wieczność pozostaje. Piłbym głębiej. Ryba na dnie, której dno usiane jest kamykami gwiazd. Thoreau, Walden. Wieczność doprawdy ma w sobie coś prawdziwego i wzniosłego. Ale wszystkie te chwile, miejsca i zdarzenia są teraz i tutaj. Sam Bóg jest najpotężniejszy w obecnej chwili i nigdy przez wszystkie wieki nie będzie bardziej boski. Thoreau, Walden. Budzenie się. Gdy podejmujesz praktykę medytacji, poświęcając jej trochę czasu każdego dnia, nie oznacza to, że nie będziesz już w stanie myśleć albo poruszać się po okolicy czy załatwiać różnych spraw. Oznacza to, że będziesz lepiej wiedział, co robisz, ponieważ zatrzymałeś się na chwilę i patrzyłeś, słuchałeś, rozumiałeś. Thoreau ujrzał to nadzwyczaj jasno w Walden Pond. Jego końcowe przesłanie brzmi: tylko ten dzień świta, którego jesteśmy świadomi. Jeśli mamy uchwycić rzeczywistość naszego życia, gdy jej doświadczamy, musimy przebudzić się do naszych chwil. Inaczej bowiem całe dnie, a nawet całe życie może minąć niezauważone. Jeden z praktycznych sposobów budzenia się polega na patrzeniu na innych ludzi i pytaniu siebie, czy naprawdę widzisz ich, czy tylko swoje myśli o nich. Czasami nasze myśli działają jak okulary, przez które widzi się tylko sen. Kiedy je zakładamy, widzimy dzieci ze snu, męża ze snu, żonę ze snu, pracę ze snu, kolegów ze snu, rodziców ze snu, przyjaciół ze snu. W teraźniejszym śnie możemy żyć dla przyszłego snu. Nie wiedząc o tym, zabarwiamy wszystko, nakładając na każdą rzecz własne pomieszanie. Choć rzeczy we śnie mogą się zmieniać i sprawiać wrażenie wyrazistych i realnych, jednak jest to nadal sen, w którego sidła wpadliśmy. Ale jeśli zdejmiemy te okulary, być może, tylko być może, zobaczymy nieco prawdziwiej to, co jest tutaj i teraz. Thoreau czuł,
że aby tego dokonać, musi na dłuższy czas odejść w jakieś samotne ustronie, pozostawał w Walden Pond przez 2 lata i 2 miesiące. Odeszłem do lasu, bo chciałem żyć rozważnie, stykać się jedynie z podstawowymi przejawami życia i próbować poznać to, czego ono ma mnie nauczyć, by w swojej ostatniej chwili nie odkryć, że nie żyłem. Był najgłębiej przeświadczony, że dotrzeć do sedna dnia dzisiejszego, oto największa ze sztuk. Nigdy nie spotkałem człowieka całkowicie obudzonego. Jak mógłbym spojrzeć mu w twarz? Spróbuj. Pytaj siebie od czasu do czasu, czy jestem teraz przebudzony? Głębio mej duszy, słuchaj mnie, największy duch. Nauczyciel jest blisko, przebudź się, przebudź. Biegnij do jego stóp, właśnie teraz stoi tuż przy twojej głowie. Spałeś przez miliony, miliony lat. Dlaczego nie obudzić się tego poranka? Kabir. Nie komplikuj. Jeśli postanowisz zacząć medytować, nie ma potrzeby mówić o tym innym ludziom, rozmawiać o tym, dlaczego to robisz albo co ci to daje. W istocie jest to najprostszy sposób roztrwonienia rodzącej się energii i entuzjazmu dla praktyki, blokowania swoich wysiłków, tak iż nie będą mogły nabrać impetu. Lepiej nie reklamować swojej medytacji. Za każdym razem, gdy poczujesz silną potrzebę, by mówić o medytacji, o tym, jaka jest cudowna, albo jaka jest trudna, co ci daje w tych dniach, albo czego nie daje, gdy chcesz przekonać kogoś, że i dla niego byłaby cudowna, uświadom sobie, że w ten sposób tworzysz jedynie jeszcze więcej myśli. Raczej poświęć więcej czasu na medytację. Ta potrzeba minie i każdy na tym zyska, zwłaszcza ty. Nie zatrzymasz fal, ale możesz nauczyć się surfingu. Panuje powszechne przekonanie, że medytacja jest sposobem na uwolnienie się od presji świata albo własnego umysłu, ale jest to błędne wrażenie. Medytacja nie polega na odgradzaniu się od rzeczy. Jest jasnym widzeniem rzeczy i celowym przyjmowaniem wobec nich uważnej postawy. Ludzie przychodzący do naszej kliniki szybko zaczynają zdawać sobie sprawę, że stres jest nieuniknioną częścią życia, choć prawdą jest, że poprzez dokonywanie inteligentnych wyborów możemy unikać pogarszania swojej sytuacji. Jest jednak w życiu wiele rzeczy, na które nie mamy żadnego lub mamy niewielki wpływ. Stres jest częścią życia, częścią ludzkiego losu. Jest wrodzony samej istocie człowieczeństwa. Ale nie znaczy to, że musimy być ofiarami potężnych sił działających w naszym życiu. Możemy nauczyć się pracować z nimi, rozumieć je, znajdować w nich znaczenie, dokonywać świadomego wyboru i używać ich energii, by rozwijać siłę mądrości i współczucie. Gotowość do objęcia tego, co jest w obecnej chwili i pracowania z tym, stanowi istotę całej praktyki medytacji. Aby zrozumieć, jak działa uważność, wyobraźmy sobie, że nasz umysł jest powierzchnią jeziora albo oceanu. Na wodzie zawsze są fale, czasami duże, czasami małe, a czasami prawie niewidoczne. Te fale wzbudza wiatr, który przychodzi i odchodzi, zmienia kierunek i intensywność, dokładnie tak samo jak wiatry stresu i zmiany w naszym życiu, które podnoszą fale w naszych umysłach. Ludzie nieznający medytacji sądzą, że ona jest jakimś szczególnym wewnętrznym zabiegiem, który w magiczny sposób uspokaja te fale.
dzięki czemu powierzchnia umysłu staje się równa, cicha i spokojna. Ale jak nie możesz uspokoić fal, kładąc na wodzie szklaną płytę, tak samo nie możesz sztucznie stłumić fal swojego umysłu. Jeśli spróbujesz to uczynić, sprowadzisz nie spokój, lecz jedynie więcej napięcia i wewnętrznej walki. Nie znaczy to, że spokój jest nieosiągalny. Rzecz w tym, że nie można go osiągnąć przez nierozważne próby stłumienia naturalnej aktywności umysłu. Dzięki medytacji możemy w znacznym stopniu schronić się przed wiatrem pobudzającym umysł. Jeśli nie będziemy podsycali wzburzenia, z czasem może się znacznie uspokoić, ale ostatecznie, czego byśmy nie robili, wiatry życia i umysłu i tak będą wiały. Medytacja prowadzi do zrozumienia tego zjawiska i uczy, jak sobie z nim radzić. Duch praktyki uważności został dobrze uchwycony na plakacie przedstawiającym 70-letniego jogina Swamiego Shatithanandę z okazałą siwą brodą i powiewających szatach, ślizgającego się na desce surfingowej po falach hawajskiej plaży. Napis mówił: nie zatrzymasz fal, ale możesz nauczyć się surfingu. Czy każdy może medytować? Często zadawano mi to pytanie. Przypuszczam, że ludzie pytają o to, bo sądzą, iż każdy inny może medytować, ale nie oni. Chcą, by ich upewnić, że nie są jedynymi, że mogą utożsamiać się z przynajmniej kilku innymi ludźmi, jakimiś biednymi duszami, które urodziły się niezdolne do medytacji. Ale to nie takie proste. Jeśli myślisz, że jesteś niezdolny do medytacji, to trochę tak, jakbyś myślał, że nie potrafisz oddychać albo koncentrować się lub relaksować. Niemal każdy oddycha bez trudu, a w odpowiednich okolicznościach prawie każdy potrafi się skoncentrować i zrelaksować. Ludzie często mylą medytację z relaksem albo jakimś innym szczególnym stanem, który trzeba osiągnąć albo poczuć. Gdy spróbujesz raz lub dwa razy i niczego nie osiągniesz, ani nie poczujesz niczego szczególnego, wówczas myślisz, że jesteś jedynym z tych ludzi, którzy tego nie potrafią. Ale w medytacji nie chodzi o odczuwanie w jakiś szczególny sposób. Chodzi o to, byś odczuwał w taki sposób, w jaki odczuwasz. Nie chodzi o opróżnianie umysłu lub uspokajanie go. Chociaż spokój rzeczywiście pogłębia się w medytacji i można go systematycznie doskonalić. W medytacji chodzi przede wszystkim o to, by pozwolić umysłowi być takim, jaki jest i wiedzieć, jaki on jest w tej chwili. Rzecz nie w tym, by dokądś dotrzeć, ale w tym, by pozwolić sobie być tam, gdzie już jesteś. Jeśli nie rozumiesz tego, będziesz myślał, że jesteś niezdolny do medytacji, ale to tylko kolejne myśli, w tym przypadku niewłaściwe myśli. To prawda, że wytrwanie w medytacji wymaga energii i zaangażowania. A zatem, czy nie byłoby słuszniej powiedzieć nie wytrwam, zamiast nie potrafię tego zrobić? Każdy może usiąść i obserwować swój oddech albo umysł. Nie musisz nawet siedzieć. Możesz robić to idąc, stojąc, leżąc, balansując na jednej nodze, biegnąc albo biorąc kąpiel. Ale trzeba zdecydowania, by robić to choćby przez 5 minut. Trzeba pewnej dyscypliny, by uczynić z medytacji część swojego życia. A więc, gdy ludzie mówią, że nie potrafią medytować, naprawdę chodzi im o to, że szkoda im czasu na medytację, albo że gdy próbują, nie podoba im się to, czego doznają.
Nie tego szukają, nie tego się spodziewają. Nie spełnia to ich oczekiwań. Być może powinni spróbować ponownie. Tym razem porzucając swoje oczekiwania, jedynie obserwując.